Dzień dobry. Jesteśmy dobry. Dzisiaj mamy, słuchajcie, widok jak na prawdziwą telewizję śniadaniową przystało. Także witamy serdecznie. Moim gościem w Brief Morning jest dzisiaj Beata Biel z Google News Lab. Dzień dobry. I właśnie zaczniemy od może powiedzenia, czym jest Google News Lab i czym zajmuje się w Polsce. Jasne. Google News Lab jest taką częścią Google, która jest dedykowana i poświęcona współpracy Google z redakcjami i z dziennikarzami, ale takiej współpracy głównie edukacyjnej. Staramy się pomagać dziennikarzom zrozumieć nasze narzędzia, wykorzystywać je jak najlepiej w ich pracy. Próbujemy inspirować, jak te narzędzia wykorzystywać, jak fajnie popowiadać w nowy sposób stare i dobre historie dziennikarskie. Generalnie poświęcamy nasz czas przede wszystkim edukacji i wspieraniu dziennikarzy w zakresie wykorzystywania narzędzi, które Google oferuje. Jeśli chodzi o Polskę, to dokładnie na tym polega moja praca, to znaczy na spotykaniu się z redakcjami, spotykaniu się z dziennikarzami, podpowiadaniu im, jak z narzędzi korzystać. Od takich podstawowych rzeczy, czasem okazuje się to w ogóle bardzo ciekawe, że dziennikarze potrzebują wsparcia z takimi podstawowymi narzędziami, jak nawet bardziej zaawansowane wyszukiwanie w Google, w wyszukiwarce Google, po bardziej skomplikowane, dotyczące nie wiem, pracy z danymi w internecie, robienia map, czy nawet takiej wirtualnej rzeczywistości, coś, co jest w ogóle moim konikiem, wirtualna rzeczywistość. Więc tak, spotkania edukacyjne, wsparcie dla redakcji, jeśli w którymś momencie redakcja utknie, jeśli chodzi o wykorzystywanie naszych narzędzi, albo po prostu nie wie, jak z nimi zacząć pracować, czasem tak bywa, to wtedy ja jestem takim kontaktem, który ma redakcję wspierać. Do tego jakieś konferencje dziennikarskie i tak dalej. A co jest takim największym wyzwaniem dla dziennikarzy mediów tradycyjnych przy przenoszeniu się, przy poznawaniu tego świata? No sama jestem takim przykładem. Sama jestem takim przykładem, bo mam za sobą 10 lat pracy non-stop w telewizji, a potem 5 lat bycia freelancerem. Mnie freelancerstwo nauczyło tego, że trzeba być jak najbardziej na czasie z tym, co się dzieje w świecie mediów, także cyfrowych. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest chyba właśnie przedstawienie takiego myślenia, że to współczesne dziennikarstwo to jest dalej takie samo dziennikarstwo, jak było 10, 15, 20 i 50 lat temu. Tylko narzędzia, które mu towarzyszą, są już zupełnie inne. I że ta znajomość tych narzędzi pozwala nie tylko ułatwia pracę dziennikarza, ale przede wszystkim te narzędzia uatrakcyjniają materiały dla odbiorcy, bo mamy już zupełnie innego odbiorcę mediów. Może te media, tak jak mówię, dziennikarstwo się nie zmieniło, ono jest takie, jak było 50 lat temu, ma takie same zasady etyczne, profesjonalne i tak dalej, natomiast jest inny odbiorca i to my musimy troszkę do tego odbiorcy już się dostosowywać. No właśnie, ale jedną z rzeczy nowych jest dostęp do ogromnej ilości treści generowanych przez użytkowników. Mm-hmm. I jedną z na przykład odpowiedzi na to na rynku jest agencja Storyful, mm-hmm. która tak. Właśnie tym się zajmuje, zbieraniem tak. treści od... dziennikarz, nawet freelancer właśnie, nie mający dostępu do zasobów, nawet do takiej dużej machiny, jaką jest agencja informacyjna, może korzystać z narzędzi typu właśnie Google, ale też w ogóle szeroko pojętego mm-hmm. internetu i mediów społecznościowych. Pamiętając o tym, że jeszcze jest coś jak prawa autorskie i tak. jednak udostępnienie. Które są święte. Które są święte, tak. Które są święte. To znaczy tak, tu znowu zaczynamy od tego, że zasady są dokładnie takie same, jak były w dziennikarstwie, kiedy tego wszystkiego nie było, tak? Mhm. Czyli każdą historię weryfikujemy dwa razy, minimum, w dwóch źródłach. Mamy szacunek dla pracy innych, bo to jeśli mamy jakiś content, który dostarczają nam właśnie użytkownicy internetu, to jest takiej samej wartości, jak nie wiem, jak praca naszego kolegi dziennikarza, której nie powinniśmy podbierać i tak samo nie powinniśmy bez atrybucji, bez wspominania o takim użytkowniku takiej pracy brać po prostu. Natomiast ten internet rzeczywiście daje olbrzymie szanse tak zwanego crowdsourcingu, czyli pozyskiwania informacji z internetu od użytkowników. Jest całe mnóstwo świetnych
konkretnych materiałów dziennikarskich, które powstawały tylko na bazie tego, co dostarczają właśnie użytkownicy internetu. To jest taki świetny przykład materiału ProPublica, który to jest amerykańska taka organizacja dziennikarska, wymyślili, że wszyscy narzekają w Stanach na służbę zdrowia i na poziom nawet korupcji lekarzy, błędów lekarskich i postanowili rozpocząć wielką akcję zbierania takich informacji od użytkowników internetu i od swoich czytelników, no oni są tylko online. Dostali olbrzymią ilość materiałów, mieli grupy dyskusyjne na Facebooku, na Twitterze, w Google+, tam prosili wszystkich o umieszczanie informacji, zdjęć, wysyłanie, stworzyli specjalną platformę, tak zwaną wrzutową, gdzie ludzie mogli przesyłać opisy swoich historii, zdjęcia, materiały nawet sądowe, jeśli był jakiś błąd lekarski. Powstał olbrzymi, świetny nawet cykl tekstów, który ciągnie się od 3 lat, tylko na bazie tego, co dostarczają internauci. Przy czym tu tylko zwrócę jedną rzecz uwagę, bo wspomniałeś Storyful. My nawet Google News Lab rozpoczął taką koalicję przedstawicieli różnych mediów, firm technologicznych. Nazywa się ona First Draft i pracujemy nad tym, co jest również ważne, żebyśmy umieli weryfikować te materiały z internetu, bo tak zwany user-generated content, czyli wszystkie zdjęcia, które się pojawiają, zwłaszcza na Twitterze, to jest dosyć częste, czyli zdjęcia źle opisane, ze złą atrybucją. To jest przykład tego, co się wydarzyło w Paryżu. Po ataku w Paryżu mieliśmy mnóstwo zdjęć rzekomo ze środka klubu muzycznego, kiedy okazywało się, że te zdjęcia były robione zupełnie gdzie indziej, w innym terminie, a wystarczyło tak naprawdę zrobić wyszukiwanie obrazem, choćby w Google. Po czasie na przykład. Dokładnie, tak? Byśmy wiedzieli, że to jest miejsce zupełnie, jakby zupełnie źle, zła atrybucja zdjęcia, więc staramy się teraz stworzyć taką koalicję mediów, która będzie walczyć o to, żeby zarówno media, jak i użytkownicy, zanim coś wrzucą do internetu, zweryfikowali, bo tak naprawdę jest to bardzo proste. A są jakieś narzędzia, które pomagają w dystrybucji informacji, bo jednak bardzo ważne jest to, żeby przygotować dobry materiał z ciekawymi i wartościowymi i unikalnymi treściami, ale jednak też potem każdy chciałby dotrzeć z tą pracą, którą wykonał, do jak najszerszego grona odbiorców, a jednak ilość informacji, które są w internecie, z którymi każdy artykuł konkuruje, jest ogromna. Czy są jakieś narzędzia, które mogą pomóc w dystrybucji, w pozycjonowaniu takiego artykułu, to znaczy, bez wydawania oczywiście ogromnych Na pewno te media społecznościowe to jest takie miejsce, w którym dzisiaj dziennikarze w doskonały sposób mogą promować swoją pracę. To w ogóle bez dwóch zdań. Jako, że jestem z Google, to absolutnie zachwycam się ostatnią wersją Google+, w którym można tworzyć kolekcje, zupełnie inaczej przedstawiać też swój profil, więc polecam zapoznać się z tym, jak wygląda dziś to nasze medium społecznościowe. Mnie się bardzo podoba i sama zaczęłam też tworzyć właśnie kolekcje, nie wiem, filmy dokumentalne osobno, właśnie jakieś tam czy one się jakoś bardziej skutecznie pozycjonują od treści? Myślę, że jeszcze to jest tak, że ludzie jeszcze nie przestawili w dużej mierze swoich profili na Google+ w ten sposób, ale jak zobaczą, to jest, myślę, że bardzo właśnie dla dziennikarzy doskonała taka platforma, bo ona jest taka trochę blogowa, trochę właśnie taka promocyjna dla materiału dziennikarskiego, więc polecam. No jakie inne? Jeśli chodzi o redakcję, no to mamy Google News, mamy Google News Stand, gdzie można również, gdzie redakcje mogą swoje materiały zamieszczać, więc to są też takie jakieś pole do dystrybucji tego kontentu. Natomiast jeśli chodzi o samych dziennikarzy, to ja myślę, że rzeczywiście te media społecznościowe dzisiaj to jest to, co do promowania własnych treści jest doskonałe. A dla PR-owców? A ja nie jestem PR-owcem. Ale jakbyś chciała PR-owcowi powiedzieć, jak najskuteczniej z pomocą narzędzi Google'a dotrzeć do dziennikarzy, co zrobić, bo ja na przykład mając rozmowę, jedną z pierwszych rozmów odbyłem z dziennikarzami Radia Z, z Pawłem Truszczyńskim i Jackiem Gadkiewiczem i właśnie oni powiedzieli, że informacji prasowych to raczej to się już nie czyta, chyba, że są jakieś takie śmieszne w celach hobbystycznych, ale na przykład właśnie Twitter jest tym pierwszym źródłem informacji, które zaczyna tak naprawdę, tam się zaczynają tematy. I pytanie, ale znowu, na Twitterze jest się bardzo trudno przebić, bo też to jest taki, tak jak ten pasek w telewizji informacyjnej,
przejeżdża i znika, tak? Ale znowu można jeszcze inaczej, bo ja też na przykład z Twittera korzystam tak, że akurat korzystam z TweetDecka i mam zrobione grupy. Znaczy robienie grup na Twitterze jest doskonałym rozwiązaniem i mam na przykład grupy dziennikarstwo śledcze, grupę Google News Lab, grupa dziennikarze danych, więc obserwuję według tej bardzo konkretnej grupy. Więc jeśli chodzi o PR-owców, myślę, że na Twitterze doskonałym narzędziem jest to, żeby sobie robić te grupy, grupować, bo jest dużo łatwiej wtedy pracować. Natomiast jeśli chodzi o to, co dzisiaj opowiadać dziennikarzom, znaczy mogę powiedzieć z mojej perspektywy jako jeszcze dziennikarza jeszcze w listopadzie. Dziś to, co się sprawdza, to jest to, co jest w tyle historii, to znaczy wszelkiego rodzaju dane na przykład. To zaczyna być taką rzeczą, która dziennikarzom bardzo się przydaje, bo no, redakcje nie mają ani czasu, ani pieniędzy na to, żeby na przykład szukać jakichś wyników badań, jakichś informacji. Czyli konkrety. Konkrety, tak. Tak. No już okrągłe słowa się nie sprawdzają. Znaczy, dziennikarze doskonale wiedzą, co jest materiałem prasowym i to zresztą ja myślę, że już czytelnik też to wie, że jak trafia na piątej stronie na to samo i tylko zmienione trzy słowa, no to już wie, że to jest komunikat prasowy. Więc to też jest rozwiązanie, może do różnych dziennikarzy różne materiały prasowe, żeby to dywersyfikować, bo ja mówię, tu powinniśmy, PR-owcy oprócz tego, że myśleć powinni o dziennikarzu, przede wszystkim powinni myśleć o odbiorcy mediów i tak naprawdę do niego komunikację gdzieś tam kierować, a tak jak mówię, ten odbiorca jest coraz mądrzejszy wbrew temu, co niektórzy próbują mówić. Z tym się na pewno zgadzam, jako że też jestem odbiorcą. Każdy z nas jest często odbiorcą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i udział w rozmowie, także jutro nie ma Brief Morning, bo dzisiaj jest piątek. Wracamy w poniedziałek z kolejną poranną rozmową, a dzisiaj moim gościem była Beata Biel z Google News Lab, z pięknego... Z Zakopanego w warszawskim biurze Google'a, z pięknym widokiem. Bardzo Wam dziękujemy, życzymy miłego weekendu i do zobaczenia. Do zobaczenia.